5 najbogatszych piłkarzy na świecie. Zostaw suba po więcej ciekawostek sportowych. Numer 5. Martin Braithwaite. $250 milionów. Martin Braithwaite obecnie gra w barwach Espanyolu Barcelona. Duńczyk swój majątek zawdzięcza inwestycji, której dokonał w 2017 roku. Zainwestował razem z jego wujkiem, znakomitym przedsiębiorcą Filipem Michelem, $850 tysięcy w firmę Nice Companies. Firma Nice Companies rozrosła się po 5 latach aż 25-krotnie. Przedsiębiorstwo posiada, zarządza i obsługuje nieruchomości. Posiada 1500 mieszkań, a 500 z nich jest w fazie budowy. Ponadto Braithwaite jest właścicielem marki odzieżowej Trent, założonej przez jego żonę. Również to przedsiębiorstwo odniosło sukces. Dodatkowo Martin posiada restaurację Gawę, znajdującą się w Barcelonie, która serwuje dania wegetariańskie. Numer 4. David Beckham. $400 milionów. W ciągu 6 sezonów MLS z Los Angeles Galaxy David Beckham zarobił szacunkowo $255 milionów, wliczając w to pensje, podział dochodów, podziękowania, występy i licencje. Natomiast roczna pensja Davida Beckhama w barwach Paris Saint-Germain wynosiła $50 milionów. W październiku 2021 roku Beckham podpisał 10-letnią umowę, w której Katar płaci mu $20 milionów za bycie ich ambasadorem. Wartość kontraktu z Katarczykami może sięgać nawet $280 milionów. Numer 3. Lionel Messi. $600 milionów. Lionel Messi, przenosząc się z Barcelony do PSG, stał się wtedy najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Tygodniowo zarabia 615 tysięcy funtów. Argentyńczyk posiada mnóstwo kontraktów sponsorskich z Gatorade, Adidasem, Lays, Pepsi czy Mastercard. Z kontraktów sponsorskich zarabia średnio $40 milionów rocznie. Numer 2. Cristiano Ronaldo. $690 milionów. Od czasu przejścia do United w 2021 roku Ronaldo zarabia $575 tysięcy tygodniowo. CR7 podpisał dożywotni kontrakt z firmą Nike o wartości $1 miliarda. Cristiano posiada sieć hoteli, markę odzieżową, restaurację, klinikę fryzjerską. Na kontraktach reklamowych zarabia ogromne kwoty. Za jeden post na Instagramie dostaje średnio $1,5 miliona. Numer 1. Faik Bolkiah. $20 miliardów. Faik Bolkiah jest najbogatszym piłkarzem na świecie, z wartością netto $20 miliardów dzięki bogactwu rodowemu. Należą do rodziny królewskiej Brunei. Faik jest synem księcia Brunei. Obecnie gra jako pomocnik dla tajskiego klubu Chonburi FC. Brunejczyk swego czasu grał w portugalskim Maritimo, gdzie zarabiał $1000 za miesiąc. To by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia jutro o 6 rano z kolejną porcją ciekawostek.